Nie, no to są pomówienia, ja sobie wypraszam. To w ogóle jest nie tak, jak wy wszyscy myślicie. To jest jakaś farsa. Szczęść Boże! Dziś z interwencją poselską udajemy się do Kalisza, gdzie na planie teledysku doszło do pobicia polskiego artysty. Jest to kolejny atak na polską kulturę i biznes sterowany przez wiadomo jakie środowiska. Bim sarabim, kochani, tu kuzyn Zenka. Chciałbym wam powiedzieć pewną rzecz, że zdarzył się pewien incydent. Zobaczcie, o, nawet szyny mam tutaj domontowane, o. No bo oczywiście pan chwytak nie uderzył, pobił, walnął mnie. No ale dlaczego tak się stało? No bo no, niby chodziło o to, że ja tam zagadywałem do Zuzy. Nie było tak, jak mówi ten baran, bo to w ogóle nie jest prawda. On ściemnia, ja widziałem, zresztą Wowa też widział, co było. Jęzor wydupił taki, o taki jęzor wydupił i chciał jej do gęby wsadzać, Zuzie, i ja nie pozwolę na to, i pierdol! Ja już to tłumaczyłam. Nic nie było, ja go kurwa nie kocham, ja kocham tylko ciebie, tylko ty, żeś jest dla mnie najważniejszy, a nie on! Nie mam co tłumaczyć, tak naprawdę to mnie i kuzyna Zenka nic zupełnie nie łączy. No pokazywał mi język, bo miał tam kiedyś kolczyk i została mu taka dziura i mówił, że jak pije, to teraz mu tam przecieka i takie coś mi pokazał. Udajemy się do Wowy. Na pytanie, co o tym myśli, powiedział, że nie wie, co o tym myśleć. Kurna, nie wiem, co o tym myśleć. Z tym chwytakiem to już chyba naprawdę ostatni numer. Naprawdę to już jest koniec? Nie będzie naprawdę innych numerów, no bo on się zachował, kochani, skandalicznie. Naprawdę, ja byłem w różnych miejscach, byłem w remizie. Nie jednej, kochani, naprawdę nie działo się to, co się działo na tym teledysku. No to jest jakiś skandal. Aj, trochę tam żeśmy potańczyli. No fajnie prowadzi chłopak, no. Miły, miły, fajny, wszystko fajnie, fajnie, ale no... Kolega tylko przecież, ja męża mam. Kolega, no. Także przestań, już przestań, już nie bądź zły. Twoich kolegów no ale nie, no poszliśmy tylko no, na spacer, wiesz. W ogóle nie, 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 to w ogóle... Tam, że cię z nim widział. Nie, to nie było to tak, przestań. Czy chwytak powinien tak pochopnie reagować i bić niewinnego człowieka? Wowa nie wie, jakby postąpił na miejscu chwytaka. No nie wiem, jakbym postąpił. Może zrobiłbym tak samo, a może bym najpierw zapytał. Albo nie, zrobiłbym tak samo, a potem bym zapytał. Jebłem to, jebłem do stów! A jakby kolczyk na plecie miał, to też bym pokazywał? Wyciągnąłby go na... Tak? Kurwa! A wy to się weźcie swoimi sprawami zajmijcie, a nie jakieś... insynuacje mi tutaj prowadzacie. Pchy. Ta noc się dwa razy nie zdarza.